Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w środę 23 lutego 2022 roku. Pozdrawiam serdecznie z Gliwic, gdzie nagrywam właśnie ten codziennik. Pozdrawiam w imieniu załogi Chrześcijańskiej Telewizji Internetowej. A nasz codziennik biblijny pragnę rozpocząć od przeczytania tekstów tradycyjnie naszego modlitewnika z Biblią na co dzień. Czytam najpierw z psalmu 119, z najdłuższego psalmu Biblii, z 6 wiersza. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Moi drodzy, znamy takie określenia: obyś spalił się ze wstydu, albo ale ostatnio najadłem się wstydu. Myślę, że pamiętamy to uczucie. Zakładam, że nie towarzyszy nam ono zbyt często, kiedy czegoś się wstydzimy albo kiedy czegoś się wstydziliśmy. Czujemy, jak płoną nam w cudzysłowie uszy, robimy się czerwoni. Jest nam po prostu głupio przed drugim człowiekiem. Zrobiliśmy coś złego, zachowaliśmy się nie tak jak trzeba, może nieprzyzwoicie. No i jest generalnie rzecz biorąc nerwowo i niewygodnie. Pamiętacie takie momenty? Myślę, że niezbyt dobrze jest wracać do tego, ale takie uczucie wstydu czasem się nam przytrafia. I myślę, że jesteśmy bardzo dużo w stanie zrobić, żeby ten wstyd nasz, czy te rzeczy, które mogłyby powodować wstyd, doskonale zamaskować. To my przybieramy czasem różne maski, udajemy coś innego, a robimy coś innego, kombinujemy, no bo przecież co ludzie powiedzą. Kiedy czytam Psalm 119, widzę psalmistę, który przede wszystkim zabiega o relacje z Bogiem. Psalmistę, który przede wszystkim troszczy się o to, co pomyśli o nim sam Pan Bóg, Bóg Wszechmogący. I dzisiaj mam do Ciebie pytanie. Czy wstydziłeś się, czy wstydzisz się jeszcze czegokolwiek przed Bogiem? Bo to, że ktoś nie złapał nas za rękę, czy jak to się mówi popularnie, nie chwycił nas za słowo, jeszcze nie znaczy, że coś złego nie wydarzyło się w naszym życiu. I jako świadomi chrześcijanie dobrze o tym wiemy, że Pan Bóg ze względu na swoją wszechmoc widzi nasze postępowanie, widzi przede wszystkim nasze serce, nasze intencje, nasze myśli. No i przychodzi na myśl jeszcze jedno powiedzenie w związku z Bogiem. Czy Ty się Boga nie boisz? Czy Ty się nie wstydzisz tak postępować? Przecież Bóg Cię widzi. Słyszeliście może kiedyś takie słowa? A może komuś mówiliście w ten sposób? Za niedługo przed nami czas pasyjny, czas refleksji, czas głębokich przemyśleń, czas przybliżania się do krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Co z tym wszystkim zrobimy? Czy pójdziemy pod krzyż? No i dzisiaj możesz zapytać, no dobrze, ale to jest slogan, to jest bardzo wysoka mowa. Co to znaczy iść pod krzyż? Myślę, że mogą nam pomóc słowa, które wypowiedział Pan Jezus, a które są drugim tekstem przeznaczonym na dzisiejszy dzień. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 4 rozdziale i 34 wierszu tak powiedział: moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Dlatego idźmy pod krzyż Pana Jezusa Chrystusa i pilnujmy przykazań Bożych, przestrzegania przykazań Bożych w naszym życiu i wreszcie pytajmy Boga, co jest Jego wolą dla naszego życia. Jeśli te dwie rzeczy spełnimy, to myślę, że to poczucie wstydu z czasem stanie się nam bardzo, bardzo odległe i obce. Bo w Jezusie jest wolność, bo Jezus jest prawdą, która uwalnia. Życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa. Zakończę krótką modlitwą. Panie Jezu, tak często Cię zasmucamy. Tak często jesteśmy tymi, którzy nie mają wstydu. Chcemy dzisiaj Cię prosić, byś błogosławił i dał nam nadzieję, pewność tego, że kiedy przychodzimy przed Twoje święte oblicze, wyznajemy nasze grzechy, to Ty nam przebaczasz i Ty nas prowadzisz. Prosimy Cię, Panie, dodaj nam siły, byśmy Cię nigdy nie zawstydzali, byśmy naszym postępowaniem nie musieli się nigdy wstydzić przed Tobą. Panie, dzięki Ci, że jesteś Bogiem, który słucha, Bogiem, który widzi, ale też Bogiem, który wysłuchuje i prowadzi. Dziękujemy i prosimy o dobry dzisiejszy dzień. Amen. Zostańcie z Bogiem, miłego dnia.